Na początku te nerwy nas troszeczkę zgubiły, bo to nie była ta reprezentacja Polski, na którą wszyscy czekali i oczekiwali pięknej gry. Na początku byliśmy troszeczkę zagubieni i to Szwedzi konsekwentnie wykorzystali. Jednak w porę w miarę czasu żeśmy się pamiętali, Sławek Szmal odbijał fenomenalne piłki, także on jest na pewno ojcem tego sukcesu. Jeżeli tylko będą zimne głowy i zawołamy zimną krew, jestem przekonany, że możemy naprawdę zagrać bardzo dobry turniej, ale z tymi deklaracjami spokojnie. Na razie jesteśmy po dwóch meczach, dwa zwycięstwa, cztery punkty, ale spokojnie, mamy jeszcze jeden mecz do rozegrania i coś do udowodnienia. Każdy zawodnik dzisiaj u nas miał swój dzień, bo wiedzieliśmy, że ten mecz będzie o wiele cięższy niż wczorajszy z Niemcami, bo praktycznie oni mieli nóż na gardle, bo jak by z nami przegrali i tak się dzisiaj stało, to praktycznie odpadają z turnieju. Dzisiaj jest strasznie nerwowy mecz i cieszymy się ze zwycięstwa. Kosztowało nas kolejny mecz, jak było widać, wiele wysiłku. Nie wiem, nie widziałem dokładnie statystyk, ale mi się wydaje, że zrobiliśmy mniej błędów jak z Niemcami. Ten mecz wyglądał zdecydowanie lepiej z naszej strony. Wydaje, że idziemy dobrą drogą, ale to jest tak naprawdę początek. Walka była do końca. Widać było, że jednak byliśmy troszeczkę lepsi, lepiej żeśmy rozgrywali piłki. Było troszkę za dużo błędów jeszcze, ale jest bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że wiemy, o co chodzi. Poza boiskiem już jest taka wola, żeby w końcu coś ugrać i to cieszy po prostu, że poszliśmy krok do przodu. Powiedzieliśmy przed meczem, że my dzisiaj chcemy, a oni muszą. I to z biegiem czasu, co powiedzieliśmy do siebie, że to będzie widoczne. Jeżeli utrzymamy gdzieś wynik dla nas lub niewielką przewagę dla nich, oni będą mieli ogromny nacisk na szybszą grę. I to było widać w końcówce przy naszym prowadzeniu. Oczywiście fantastyczna gra Sławka od początku, to tutaj bez żadnych dwóch słów, to jest jego wielka zasługa, że tak się skończyło, szczególnie przy tych czystych sytuacjach. O dziwo Szwedzi, tak samo jak i wczoraj my, ale i wczoraj Szwedzi ze Słowenią, dzisiaj znowu tych czystych sytuacji sporo było. Nie wiem, to trzeba by Szwedów zapytać. Widać było na początku więcej ryzykowali, ta gra ich ułożona, my szukaliśmy swojego rytmu. Potem jednak było widać to, co pan powiedział wczoraj, że ta szesnastka jest ważna. Dzisiaj Żółtak też dał dobrą zmianę. Myślę, że dzisiaj Marcin Lijewski, bo Krzysiu widać było trochę, ten wczorajszy mecz tak wyszedł troszeczkę z rzutami takimi śmiesznymi, nazwijmy to. Później już lepiej było. Dobra równowaga między Karolem a Dzidziusiem. Tutaj bardzo dobrze zawrócenia ze strony Dzidziusia. Skrzydła ciut znowu lepiej tych pozycji wyburzaliśmy, oglądając Szwedów, że mogliśmy jeszcze kilka lepiej zagrać. No i cóż, no błędy będą zawsze, ale jeżeli będziemy tak wygrywać, to ja tylko chylę czoło przed chłopakami, naprawdę jestem dumny. I to, co Sobek powiedział, to jest niesamowite wrażenie, jeżeli na hali w Innsbrucku, w Austrii, polski hymn brzmi głośniej jakikolwiek inny hymn.